50-lecie obchodziło dziś przedszkole numer 4 w Suwałkach. Z tej okazji w Suwalskim Ośrodku Kultury odbyły się uroczystości jubileuszowe, na których spotkali się byli i obecni absolwenci placówki. Były występy artystyczne przedszkolaków, przemówienie zaproszonych gości, a także odśpiewanie hymnu przedszkola, przygotowanego specjalnie na okoliczność 50-lecia placówki. My zapytaliśmy maluchów, za co najbardziej lubią swoje przedszkole. Mamy tu wielu przyjaciół, dużo się bawimy i uczymy, mówiły dzieci. Lubię chodzić do przedszkola, bo tu pani Ewa nas uczy i to fajne. Bo mam dużo przyjaciół i lekcji i się bawimy trochę długo. Dlatego, że mam dużo przyjaciół. A co tutaj robicie? Czytam bajki, się uczymy. No bo mam tutaj dużo przyjaciół i tutaj dużo jem i się dużo uczę. Czytam. Uczymy się literek w książkach, czytamy. Przypomnijmy, że przedszkole numer 4 powstało w 1963 roku. Wówczas mieściło się przy ulicy Marchlewskiego. Siedzibę placówki przeniesiono w 1980 roku do nowego budynku przy ulicy Skłodowskiej 5. Natomiast od 1992 roku mieści się przy ulicy Skłodowskiej 7. Obecnie w placówce jest 8 grup przedszkolnych.